gość programu, pan Mieczysław Witwicki, jest przedstawicielem Światowego Kongresu Kresowian. Myślę, panie Mieczysławie, że prawidłowo tośmy jakoś nazwali w miarę. Polonia generalnie jest wiadomo, wszędzie na całym świecie i się nazywa, jak w Szwecji to Polonia Szwedzka, w Ameryce to Amerykańska. O kresowiakach nie za dużo, myślę, my tutaj w Ameryce wiemy, tym bardziej. Myślę, że ten wywiad będzie ciekawy, ponieważ pan Mieczysław jest doskonale zorientowany, albowiem dawną Rzeczpospolitą, tak zwane Kresy, odwiedził już pan niejednokrotnie. Spróbujmy, panie Mieczysławie, dzisiaj właśnie przybliżyć troszeczkę telewidzom, czym się zajmuje Światowy Kongres Kresowian, w jakich miejscach on tam działa, gdzie to, jak ta organizacja funkcjonuje, jak długo przede wszystkim, kto do niej należy, kto się tym opiekuje. Do tej organizacji należą przede wszystkim ludzie pochodzący z tamtych terenów, wysiedleni po II wojnie światowej, którzy po wyzwoleniu teraz zorganizowali się, żeby wspólnie występować i powiedzmy załatwiać swoje sprawy, czy to polityczne, czy natury powiedzmy jakiejś osobistej. Niektórzy mówią, że nazywają też kresowiaków zaburzanie, czy się nie mylę? Tak, to jest to samo zaburzanie, to jest to nazywane tak raczej w powszechnym użyciu, ale to jest ta sama kategoria ludzi, którzy się zorganizowali w Światowy Kongres Kresowian, który jest w Bytomiu, i który reprezentuje wszystkich właśnie zaburzan albo inaczej kresowian. Ja rozumiem, że jest to organizacja zarejestrowana, prawna, ma swój właśnie status, którym jest opisane, czym się ma zająć. Jak wyglądają te kontakty, bo był pan tam z pewnością, to może pan kilka szczegółów na ten temat. Odbywa się co roku kongres kresowian. Przeważnie pierwsza część tego kongresu odbywa się w Częstochowie, zakończona mszą świętą przy cudownym obrazie Matki Boskiej, a później druga część, na przykład ja byłem wtedy, kiedy druga część odbywała się w Przemyślu, powiązana z odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego. Ponieważ pierwszy pomnik w Polsce Józefa Piłsudskiego stanął właśnie na bulwarach w Rzeszowie i w związku z tym pomnik został zniszczony i w związku z tym została wmurowana tablica pamiątkowa, przy której odsłonięciu był pan Płażyński. Czy jest pan zorientowany, jak liczna jest organizacja, ilu ma członków w ogóle? No, trudno mi tutaj operować konkretnymi liczbami, ale powiedzmy wszyscy wschodniacy garną się do tej organizacji. Bo powiedzmy sobie szczerze, że nie było tego do tej pory. No, nie było. No, nikt nas... Całe lata powojenne nie byli oni zorganizowani w ogóle. To po prostu podczas lat powojennych raczej myśmy się, głośnośmy tego nie mówili, że pochodzimy z Kresów Wschodnich, bo wtedy można się było narazić na różne represje ze strony władz. Dopiero teraz po 81 roku wyszliśmy dosłownie na światło dzienne. No właśnie, mam nadzieję, że pan odwiedził przecież ten znany, słynny Lwów i inne miejsca. I jak tam wygląda to wszystko, bo wiem, że cały czas się Polacy jakoś z Ukraińcami nie mogą dogadać w sprawie pomnika, znanego pomnika Orląt w Lwowie. Pan widział to miejsce, jak to wygląda? To jest przepiękne miejsce pochówku Polaków, którzy brali udział w obronie Lwowa podczas inwazji ukraińskiej na Lwów. To był heroiczny bój do ostatniego. Wszyscy wiedzą o tym, tam są między innymi jeden najmłodszy uczestnik, ma 11 lat, który został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Naturalnie Rosjanie chcieli zniszczyć ten cmentarz, no ale w tej chwili Polacy już go odbudowali. Jeszcze nie został oficjalnie otworzony, dlatego że ze względu władze ukraińskie stawiają wielkie trudności, domagają się różnych zmian w nazwie, tak.
A między innymi chodzi o to, ja powiem tutaj to, co ja słyszałem półprywatnie, że po prostu władze polskie nie potrafią się dogadać, nie potrafią, nie wiedzą, z kim rozmawiać. Prezydent Kwaśniewski uzgodnił tą sprawę z prezydentem Kuczmą, ale Rada Miasta Lwowa na to się nie zgadza. I Ukraińcy powiadają, że Polacy nie wiedzieli, z kim rozmawiać, że należało rozmawiać z Radą Miasta Lwowa. Tak jest, a nie jakieś rozkazy z góry. Oni po prostu, oni są gospodarzami tego miejsca. Oni po prostu na zachodniej Ukrainie nie lubią właśnie Ukrainy Wschodniej. Dlatego i to cały widz polega na tym. Czyli myślę, że to już jest chociażby ze względu na dobrej drodze na rozwiązanie. Może się w końcu doczekamy wielkiego oficjalnego otwarcia z udziałem właśnie Światowego Kongresu Kresowian i przedstawicieli władz obydwóch stron, bo ten problem ciągle boli. Boli nas, szczególnie nas wschodniaków, ale zresztą i nie tylko, bo powiedzmy ludzie trochę starsi, którzy znają Lwów jeszcze sprzed wojny, to jest miasto bardzo drogie każdemu Polakowi. Ja na przykład jestem urodzony na Kresach, pochodzę z Tarnopola, ale we Lwowie byłem po raz pierwszy teraz po wojnie. Byłem po raz pierwszy i mimo tego, że w tej chwili to jest, te zabytki Lwowa są w różnym stanie, ale dosłownie zakochałem się w tym mieście, to jest podobno dla mnie to jest najpiękniejsze miasto świata. Dlatego tak dużo piosenek o nich jest jeszcze przez wojennych, proszę pana. Dzisiaj się je słucha z nostalgią, w wykonaniu oczywiście starszych artystów. Ale miał pan tam z pewnością jakieś kontakty z tymi, co zostali, którzy nie wrócili. Tam jakaś Polonia istnieje, jest. Czy oni są też zorganizowani? W jakiej sytuacji oni się znajdują? W jakim się żyje tam? Jest. Miałem kontakty, bo między innymi z panią Loryś z Chicago, która była nazywana przez Polaków w Polsce przemytniczką Bożą, to z tego tytułu, że podczas wtedy, kiedy komuna jeszcze rządziła, więc nie wolno było przewozić dewocjonalii. Tak, tak, zabronione. Ona przemycała te dewocjonalia, z tego otrzymała ten przydomek przemytniczki Bożej. To narażała się ogromnie, bo ja miałem okazję przekraczać tą właśnie granicę przez Przemyśl, do Lwowa oczywiście też, i wyraźnie na granicy mówiono, żeby żadnych krzyżyków, żadnej Biblii, żadnych portretów papieża, broń Boże, bo mówili tak, nikogda nie pouczy Sowieckiego Sojuszu Bolsze. Tak, no i właśnie ta pani bardzo pomaga Polakom, którzy tam pozostali. Co roku przyjeżdża z darami, no, przewozi i pieniądze, i rzeczy, które wspiera w ten sposób Polaków tam mieszkających. Między innymi miałem okazję być z nią w Tarnopolu. Tam jest polska organizacja i tam spotkałem, czekaliśmy na otwarcie biura i na korytarzu siedzi taka staruszka. W końcu podchodzi i pyta się, czy przyszły dary z Ameryki. Więc ja się zainteresowałem bliżej tą panią, więc okazało się, że to była nawet jakieś dalekie powiązanie rodzinne. To była staruszka, która miała dwie córki i syna, którzy są niepełnosprawni. Dosłownie miała 60 hrywien, to tyle mniej więcej, co w Polsce 60 zł miesięcznie, i za to ich czworo musiało wyżyć. Właśnie to wy, jak pan tu jest jeden z wielu tych, co należą do tych Kresów, czy wy tu organizujecie jakąś pomoc tu z Ameryki dla tych ludzi tam? Jest taka organizacja, która organizuje, ale ta organizacja jest z drugiej strony wybrzeża Stanów Zjednoczonych. I to dotyczy przede wszystkim tutaj Wołynia i Litwy. My natomiast reprezentujemy południową część Kresów, to znaczy Tarnopol, Lwów, Zbaraż, Kamieniec Podolski. Na przykład spotkałem w Tarnopolu właśnie księdza, który skończył seminarium w Lublinie i wracał do Kamieńca Podolskiego. Pytam go, czy z chęcią wraca na swoje tereny. Powiedział mi, proszę pana, ja
tego ludu wyszedłem i do tego ludu wracam. Mam do pana taką w takim razie prośbę, wie pan, bo pan jest tam już z tym zarządem zaznany, zorientowany doskonale. Na pewno wielu telewidzów również pochodzi z tamtych stron, gdyby byli zainteresowani, niech pan poda swój telefon, być może zapiszą się, być może jakoś tu z was większa grupa powstanie. Ja mam upoważnienie właśnie od Światowego Kongresu Kresowian, że jeżeli powiedzmy, znajdą się ludzie, którzy chcą należeć do tej organizacji, bardzo chętnie skontaktuję i powiedzmy skontaktuję i wprowadzę na członków tej organizacji wspierającej. Pozwoli pan, że ja przeczytam. Można założyć koło tutaj u nas. Przede wszystkim właśnie ja przeczytam, proszę państwa, to jest króciutka taka notatka. Otóż Światowy Kongres Kresowian, Wrocław, dyrektoriat, to jest konto bankowe i tak dalej, upoważnienie. Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian upoważnia niniejszym państwa Marię i Mieczysława Witwickich, członków wspierających nasze organizacje, do podejmowania w naszym imieniu działań na rzecz pomocy Polakom na Kresach i powołania w tym celu struktury organizacyjnej na terenie USA. Czyli jest pan tutaj przedstawicielem tego Światowego Kongresu na tym terenie i ma pan prawo założyć właśnie tutaj taką placówkę. Tak, jestem upoważniony do tego. Chciałem tylko nadmienić, że do Światowego Kongresu jako członkowie honorowi należą Alicja Grzyśkowiak, były marszałek Senatu Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, Edward Moskal, Czesław Sawko, Tadeusz Leżoń z Australii i Maria Mirecka Loryś z Chicago, Witold Kowalski. Jest senatorem, tak. I w dyrektoriacie tam są jeszcze inni. Jan Skalski, Romuald Wiernik, Jan Skalski jest właśnie prezesem Światowego Kongresu, to jest prawnik z Bytomia. Proszę pana, jeśli pan chce ujawnić swój telefon, obojętnie jakikolwiek kontakt, w którym miejscu, proszę go podać. Bardzo proszę, wszystkich chętnych, proszę kontaktować się ze mną. Mój telefon jest 860, tak zwany call area, 675-0009. Proponuję go powtórzyć jeszcze raz. 675-0009. Panie Mieczysławie, wiem, że pan przywiózł film, obiecał pan, że ten film pokażemy telewidzom. Jeśli pan go ogląda, bo jeszcze nie miałem, proszę państwa, okazji, to kilka słów na ten temat, o czym on traktuje, ten film. Proszę pana, to jest film, który ja oglądałem z zapartym tchem i uważam to za swój skarb. Wiadomo, że takie posiadamy w Polsce trzy takie miejsca czci narodowej, to są Powązki, cmentarz Łyczakowski i Rosa w Wilnie. I to jest właśnie film o cmentarzu Łyczakowskim. Cmentarz Łyczakowski, każdy grób to jest historia, to jest arcydzieło. Wiadomo, wiele tam słynnych Polaków leży, Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska i wielu, wielu innych. Każdy grób dosłownie to jest dzieło artystyczne, no niestety, ale przedtem Rosjanie, teraz Ukraińcy starają się no, zacierać polskość na każdym kroku. To znaczy robią w ten sposób, że otwierają grób, uszkadzają dosłownie, ponieważ nikt z Polaków z bliskich tego bliskich nie tak. Mieszka tam, więc trudno, żeby się zajął naprawą tego. Tak, a jeśli odwiedzi, to może raz na jakiś czas. I później oni po jakimś czasie uznają, że nikt się tym grobem nie interesuje i w związku z tym wprowadzają swoich obywateli. A ponieważ, proszę państwa, listopad to jest miesiąc pamięci narodowej, wiadomo, wszystkich świętych było, 11 listopad, rodzice niepodległości. Ten temat z pewnością państwu się spodoba, tym bardziej, że jest to materiał unikalny. Nigdyśmy go tutaj nie puszczali, dzięki panu Mieczysławowi Witkwickiemu. Panie Mieciu, jeśli ma pan coś do dodania, proszę bardzo, kończymy tą rozmowę i przypomni pan jeszcze raz swój telefon ewentualnie i prosimy o kontakt osoby zainteresowane. No, ja bym chciał zaapelować do Polaków, którzy pochodzą właśnie z Kresów Wschodnich. Chodzi o pomoc Polakom mieszkającym tam.
oni tam naprawdę żyją w spartańskich warunkach, no naprawdę czasami... Czyli można powiedzieć w nędzy. W nędzy. Czasami przeżycie graniczy z cudem. Ja powiedzmy robię to prywatnie sam z żoną. Pomagamy tyle, wiele możemy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się do nas dołączyć, bardzo proszę. Mój telefon, jeszcze raz powtarzam, call area 860-675-0009. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że zgłoszą się chętnie, a wśród telewidzów takich nie brakuje. Ten program, proszę pana, ogląda 8 miast, w których Polonia wszędzie zamieszkuje. Z pewnością się tacy znajdą. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Miejmy nadzieję. Dziękuję.